Proszę Państwa, wznawiam obrady po przerwie i można w zasadzie było ciągnąć dalej, bo jak na razie niedługo to trwało, ale ta chwila przerwy. Jesteśmy w punkcie wolne wnioski i zapytania. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, kto z Państwa ma jakieś... Pierwszy pan radny. Bardzo proszę, pan radny Piotr Rydel. Panie przewodniczący, panie wójcie, koledzy i koleżanki, szanowna sołtysi. Mam pytanie do pana wójta w sprawie nieotrzymania pieniędzy na urządzenia do ćwiczeń przy boisku w Rumianie i jak na komisji padło, że jeszcze takie dwa inne miejscowości też nie otrzymały takich pieniędzy. Czy można coś więcej mieć informacji o co? Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze radnemu. Bardzo proszę, pan wójt. Tak, napisaliśmy wniosek w ramach Ta aktywna wieś dla miejscowości Jegliarz, Szczupliny i Rumian. Ten wniosek nie dostał akceptacji, nie umieścił się wśród tych wniosków, które by uległy, zostały zaakceptowane. Tak się dzieje, panie radny. Ja przyjmuję taką zasadę, że na 10 złożonych wniosków, jeżeli 3 przechodzą, to jest dobrze. Więc zawsze tych wniosków tworzymy wiele, zawsze jakieś nie przychodzą, a jakieś przychodzą. I będziemy znowu próbować. Dziękuję panu wójtowi. Bardzo proszę, pan radny. Panie wójcie, ja chciałem się zapytać konkretnie, jakie były powody nieotrzymania dofinansowania na te urządzenia. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Nie zmieściły się w punktacji, czyli ilość punktów przyznanych naszemu projektowi była niewystarczająca, aby otrzymać dofinansowanie. Kryteria punktowe są to rozległe. Proszę wejść na stronę internetową. Tam między innymi mamy akceptację społeczną i inne rzeczy. No i stąd to wynika. Dziękuję panu wójtowi. Bardzo proszę, pan Meller. Szanowni Państwo, mam, panie przewodniczący, dwa pytania do wójta, ale może zanim zacznę od tych pytań, szkoda, że został zdjęty ten slajd z prezentacji multimedialnej Seneki. Panie wójcie, ja nie mam osobiście nic przeciw temu, żeby pan takie typu, bo to są sentencje, aforyzmy, są to myśli wiecznie aktualne, pomimo że napisane w odległych czasach, ale do dziś mają swoją wartość ideową. Także może pan zamieszczać, nie mam nic przeciw temu. Ja osobiście też uważam, że człowiek to został stworzony nie dla siebie, ale dla innego człowieka. Także nie można przechodzić jeden obok drugiego obojętnie. Ja mam też swoje zostały mi pewne wartości w życiu wpojone odnośnie patriotyzmu. Dla mnie patriotyzm to się przejawia w tym, że zawsze ważniejsze jest dobro ogółu, aniżeli dobro jednostki. Także dobro jednostki jest podrzędne wobec dobra ogółu. Z tym, że panie wójcie, gniew to jest następstwo czegoś, co miało znacznie wcześniej. Tak więc gniew to jest skutek pewnego zjawiska, mówię, co miało znacznie mniej wcześniej. Także można to rozpatrzyć te myśli, które są zawarte przez Senekę, jako w ujęciu przyczynowo-skutkowym. Także panie wójcie, powtórzę, każdy skutek ma swoją przyczynę. To tyle. Odnośnie tych pytań, panie wójcie, bo pan jako organ gminy wiele różnych funkcji ma przypisanych. I tak na przykład jest pan przewodniczącym kapituły honorowego obywatela gminy Rybno. Więc ja mam takie pytanie, pomimo że do końca maja, tak, wpływają wnioski, do 20 czerwca zamienia kapituły musi być podjęta decyzja. Ja mam takie tylko proste pytanie na chwilę obecną. Ile wpłynęło wniosków i na kogo? To jest jedno pytanie. A drugie pytanie. Panie wójcie, pan swoim zarządzeniem ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dla trzeciego sektora. Dwuzadaniowy. Pierwsze i drugie zadanie, tak? Pierwsze w zakresie kultury, dziedzictwa narodowego i tak dalej, a drugie w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego i edukacji. Więc moje pytanie. I później pan ogłosił, że pan podjął decyzję o przyznaniu danej dotacji celowej dla pierwszego i drugiego zadania. Pierwsze zadanie to jest Światowe Dni Młodzieży, 20 tysięcy, drugie 25 tysięcy na fundacja pana Roberta Szalia. Więc moje tylko jest takie pytanie, ile wpłynęło w sumie ofert na pierwsze i drugie zadanie? Dziękuję.
Dziękuję panu. Bardzo proszę, pan wójt. Pierwsze pytanie. Sprawdzę, ile tam wniosków do tej kapituły wpłynęło i panu odpowiem pisemnie. Na drugie pytanie też sprawdzę i odpowiem panu pisemnie. Dziękuję. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Panie wójcie, czyli rozumiem, że pan moje pytania potraktował jako interpelację, tak? Ja tak to rozumiem, że pan mi w formie pisemnej. Nie znam, wie pan, ile tych wniosków było i muszę to sprawdzić. Odpowiem panu pisemnie. Rozumiem. Dziękuję. Bardzo proszę. Proszę bardzo, kolega. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w związku z tym, że jeśli chodzi o te odpady komunalne, które wytwarzamy, powstają pewne problemy, między innymi problemy z workami, czy tam z niewłaściwym opróżnianiem koszy i tak dalej. Do tej pory ta kwestia nie była uregulowana, jak składać, że tak powiem, jakieś skargi czy zażalenia. W związku z powyższym Zgromadzenie Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna podjęło uchwałę numer 9/59/16, w jaki sposób należy takie roszczenia zgłaszać za niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. I pozwoliłem sobie wydrukować i tam w tych gazetkach dla sołtysów każdemu dostarczyć taką informację i bardzo bym prosił, zarówno również radnym przekazałem taką informację. Taka informacja będzie też na stronie gminy. Bardzo bym prosił, żeby taką informację, z tą informacją podzielić się z mieszkańcami, ponieważ zostało to uregulowane i od chwili, gdy ta uchwała została podjęta, zgłaszanie tych roszczeń dotyczących niewłaściwego wykonywania tej usługi można wykonywać telefonicznie, czy pisemnie, czy za pomocą poczty elektronicznej. I tu jest określone, co też takie zgłoszenie powinno zawierać, żeby tą kwestia została raz na zawsze uregulowana. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze przewodniczącemu. Dalej dyskusja. Bardzo proszę, pan radny Piotr Rydel. Panie przewodniczący, panie wójcie, panie i panowie radni, sołtysi. Ja wczoraj byłem na komisji i po prostu poprosiłem o zwolnienie mnie. Byłem w Warszawie, dlatego że wydajemy jako mieszkańcy ziemi lubawskiej z okazji przyjęcia chrztu przez lubawiaków w Rzymie 800 lat temu album. I każda osoba, która będzie chciała dedykować ten album obecnemu papieżowi, będzie się mogła wpisać na stronie lubawiacypapieżowi.pl. To nic nie kosztuje. Nie ma żadnego zobowiązania do zakupu później już tego albumu. Ten album będzie wydany po cenie, po kosztach produkcji. Jest wydanie w Apostolikum w Warszawie. Autorem jest Józef Zbigniew Polak. On tutaj był gościem swego czasu w szkole, w zespole szkół w Rybnie. I po prostu proszę o skorzystanie. Oczywiście to jest wolna wola, każda osoba może się wpisać. Jeżeli chodzi o finanse, to po prostu finansujemy to z własnych pieniędzy, bez żadnych pieniędzy wcześniejszych, dlatego że ja składałem w tamtym roku o pomoc tutaj do gminy, ale po prostu na wniosek nawet nie otrzymałem odpowiedzi, także po prostu, żeby była też taka przejrzystość. Ale pytanie też do pana wójta. Na jednym ze spotkań z sołtysami pan zaproponował taki dodatek dla sołtysów 250 zł za informowanie Urzędu Gminy o nieprawidłowościach, które się dzieją na danym sołectwie. Ja uważam, że 250 zł za postawę obywatelską, informowanie jest trochę mało. Ja bym proponował 300 zł. Pan Kornacki na rozmowie ze mną mówi nawet 500 zł. Ja myślę, że to jest trochę dużo, ale myślę, że to jest postawa godna pochwały, żeby sołtysi brali udział informowania właśnie tutaj urzędu, a może innych urzędów o tym, co dani
obywatele robią. Także ja popieram, panie sołtysze, pana wójta wniosek. Podwyższam o 50 zł więcej, 300 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze radnemu. Jeżeli jest komentarz, to sołtysze może by się wypowiedzieli, czy tutaj po prostu. Dziękuję. Dziękuję. Dalej dyskusja otwarta. Bardzo proszę, pan wójt. Proszę państwa, sołtys wsi Szczupliny prosił mnie, żeby zachęcić państwa do głosowania na ten plac zabaw dla miejscowości Szczupliny, które finansuje Nivea, więc zachęcam. Odnośnie sprawozdania pani kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mamy bardzo dobrze funkcjonujący gminny ośrodek, dobrze kierowany. Dowodem tego jest to, że jako pierwsza gmina zaczęliśmy wypłacać pieniądze z programu 500+. Byliśmy najszybciej i dobrze przygotowani do tego programu. No i tutaj też gratulacje dla pani kierownik, że współpracuje, że tworzy zespół z innymi kierownikami gminnych czy miejskich ośrodków pomocy społecznej i wchodzi w różne programy. Ja ze swojej strony to wszystko popieram i zachęcam. Indywidualizm to już przeszłość. Musimy wchodzić w te duże programy. Jest łatwiej, szybciej i z większymi efektami. Właściwie do tych programów samodzielnie gmina nie byłaby w stanie podejść. Pani kierownik doskonale się nadaje do tego współdziałania i tworzy dobry klimat i gminy. Kierownicy różnych jednostek się wokół niej konsolidują, dzięki temu te programy przechodzą. Jestem przekonany, że to jest początek i tych programów prospołecznych będzie więcej. Generalnie troszeczkę nam spada ta koszty związane z pomocą społeczną z różnych względów. Zobaczymy, czy ten trend się utrzyma, czy działania, które podejmujemy, są słuszne. To jest trudna materia, obarczona różnymi zewnętrznymi czynnikami, na które nie mamy wpływu. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Bardzo proszę, pan radny Piotr Rydel. Panie wójcie, ja zadałem pytanie i tutaj do dyskusji. 250 zł dla sołtysów, czy 300 zł? Za informowanie Urzędu Gminy o nieprawidłowościach, które się dzieją na danym sołectwie. Czy była po prostu taka dyskusja? A jeżeli była, to po prostu ja proponuję 300 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję radnemu. Znaczy myślę, albo jestem przekonany, że to nie wymaga mojego komentarza. Dziękuję. Zaproszę. To bardzo dziwne jest, jak pan mówi o gniewie, o złościach i tak dalej. Ja się pytam, czy to padło? Jak to nie komentarz? A kim my jesteśmy? Jesteśmy osobami publicznymi wszystkimi tutaj. Co są tyż, co oni mają? Zdjęcia mają robić? Jaką formułę my mamy prowadzić? Mówiliśmy o tym, że mamy być zgodni, mamy być transparentni, otwarci i tak dalej. Dlatego mówię, i teraz jak coś nie pasuje, to bez komentarza, tak? Panie Zdzięczny, szacunkiem do pana, ale po prostu pytam się, to padło, czy nie padło? Żebyśmy co, wyjdziemy, będziemy patrzeli wilkiem na siebie, jeden na drugiego. Dziękuję. Dziękuję koledze radnemu. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, skoro nie ma pytań, no to dalej ja będę się pytał. Panie wójcie, kolejne dwa pytania, proste pytania. Ja na wstępie zaznaczę, szanowni państwo, że ja nie jestem z nikim związany. Ja mam swój światopogląd i swoją ideologię i tego się trzymam. Taką możliwość dała mi demokracja, wyrażam swoje myśli. Także proszę mnie tam z nikim nie utożsamiać. Mówię to, co chcę, mówię, a kieruję się dobrym ogólnospołecznym w odniesieniu do słów, które powiedziałem znacznie wcześniej. Panie wójcie, więc proszę jeszcze pytanie. Bo z tego, co przeczytałem w internecie, to bodajże to w ubiegłym roku na początku było. Pan został jako wójt zgłoszony jako kandydat do powiatowej rady, tak? Rynku pracy. Coś takiego miało miejsce, więc jest w internecie.
Powiatowa Rada Rynku Pracy. Pan jako wójt, jako kandydat został tam zgłoszony, więc mnie tylko interesuje, czy pan działa w tej radzie, czy nie. To po pierwsze. A po drugie, jest pan również na szczeblu gminy szefem obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, więc mam takie pytanie, bo z początkiem tego roku, w styczniu, ukazało się pańskie zarządzenie w zakresie na 2016 rok, w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. I w tym zarządzeniu są wymienione dwa załączniki, numer 1 i 2. To są pańskie wytyczne odnośnie obrony cywilnej na ten rok. I tam są dwa załączniki, ale ja ich nie mogę otworzyć, bo tych załączników po prostu nie ma, więc czy ich tam nie ma, bo nie ma tak być, czy to jest po prostu opieczętowane klauzulą poufności? To tyle, panie wójcie. Myślę, że to są proste pytania i nie wymaga odpowiedzi pisemnej. Dziękuję. Dziękuję panu. Bardzo proszę, pan wójt. Znaczy, na pewno nie byłem zgłoszony do rady. To jest, nie wiem, sprawdzę to, ale nie sądzę. Jedynie pan Wiesław Szczewiński u nas jest, jeżeli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy, zgłoszony do reprezentowania naszej gminy i on to robi. A jeżeli chodzi o załączniki i wszystko związane z obroną cywilną, są to różne klauzule. Sprawdzę, czy te załączniki, myślę, że jeżeli nie są podane, to są objęte klauzulą poufności lub wyższego rzędu objęcia tajemnicą, bo wszystko, co jest związane z obroną cywilną, z obronnością, no to pan jako zawodowy strażak doskonale wie, czym to się, że tak powiem, kończy i są to przepisy, które to ściśle określają. U nas to od lat prowadzi Michał Cieciński, który ma uprawnienia w tej dziedzinie i robi to bardzo dobrze. Mieliśmy ostatnio kontrolę w tej dziedzinie, która nie wniosła żadnych zastrzeżeń co do obronności, co do, jeżeli chodzi o stanów kryzysowych, jeżeli chodzi o gminę. Jeżeli chodzi o te kryzysowe rzeczy, to my musimy po prostu agregat prądotwórczy przy ośrodku zdrowia, żeby przez 7 dni był w stanie funkcjonować i urząd gminy, agregat prądotwórczy 7 dni, żeby funkcjonował. I to musimy z obronności w swoich wydatkach uwzględnić. No i jeżeli chodzi o obronę cywilną, to wszystko, co związane z dostarczeniem wody i zaopatrzenie, znaczy uzbrojenie naszych hydrofornii, agregaty prądotwórcze. Z tym, że my musimy w ogóle przebudowywać, tak jak hydrofornie w Rybnie, czy też w Koszelewach i wtedy o stosownej mocy agregaty prądotwórcze, tak żeby w okresie kryzysu woda do ludzi płynęła. Dziękuję panu wójtowi. Bardzo proszę. Panie wójcie, pozwoli pan, że się odniosę, tak? Do tego pierwszego pytania odnośnie pańskiej kandydatury. Nie, no było coś takiego, bo miało, jest pańskie zarządzenie numer 21/15, czyli z 2015 roku. Wróć, powtórzę jeszcze. Odnoszę się do pańskich, tak, do moich zapytań. Panie wójcie, odnośnie pierwszego pytania, pańskiego kandydowania do Powiatowej Rady Rynku Pracy, miało to miejsce. Pan wydał zarządzenie, zgłaszając siebie jako kandydata, zarządzenie numer 21 z 2015, z 23 lutego. Także to miało miejsce, taki fakt. Ja mam to z internetu, z okna na świat. A drugie pytanie, jeżeli pan tak twierdzi, że tak jest, że to zarządzenie, to wytyczne, które pan wydał w zakresie OC i tam są dwa załączniki, 1 i 2, i one mają nadano klauzulę tajności, więc można było tylko w tym piśmie zastrzec, tak? Bo tak ja tego szukałem, chciałem otworzyć, a tego nie ma, więc skoro nie było zastrzeżenia klauzuli jawności, a więc poufne bądź tajne specjalnego znaczenia, jak to kiedyś było, to bym rozumiał. Dziękuję. Dziękuję. Czy pan wójt chciał się odnieść? Bardzo proszę, otwieram dyskusję dalej. Proszę bardzo, Sołtys z Grądów, pan Mirek. Ja, chodzi o tą czystość, o kulturę i mam takie marzenie może, na razie marzenie, bo chciałbym, żeby na terenie naszej gminy znalazło się coś takiego jak tojki. Mamy dużo imprez i jest to jakiś dyskomfort, gdzie nie mamy gdzie załatwić swoich potrzeb.
Myślę, że to zakład komunalny, odpowiedzialne służby za to powinny się tym zająć i ja myślę, że w Funduszu Sołeckim, jeśli zagwarantuje na oczyszczenie jakieś pieniądze co roku na tych toek, no to, że to nie będzie coś, jakiś przeciwwskazań. A tym bardziej, że powstaje na Grądach takie miejsce widokowe, przyjadą ludzie, no i gdzie oni mają to robić? Jak krzaków nie ma, zadbane wszystko, kwiatki małe. Nie, ale prosiłbym, żeby naprawdę się tym zająć. Zakład komunalny, takie tojki jak w innych miejscowościach, no z Olsztyna ściągać pewnie to by było za drogo. Dziękuję. Dziękuję panu sołtysowi. Bardzo proszę, pan wójt. No, panie sołtysie, rewelacja, bo to rzeczywiście sprawa toalet, to troszeczkę mieliśmy to zapomniane, ale już pierwsze ruchy poczyniliśmy w Hartowcu, powstanie pierwszy szalet wiejski w ramach budowy tej kanalizacji. I w Rybnie analizujemy tak, żeby też szalet wiejski powstał w Rybnie. On kosztuje około 60-70 tysięcy. Cały rok jest sprawny. Wybudowany jest ze stali nierdzewnej. Nawet na któryś ze spotkań z radnymi prezentowałem, jak to wygląda. To jest proces. I one są tanie w utrzymaniu. Tojki, no to co do imprez, tak. Będziemy musieli to je sprowadzać i to będzie na dzisiaj najtaniej w Grądach. Nie wiem jak tam, no można. Najlepiej jakby pan tam otworzył albo ktoś z pana jakąś restaurację i ten ktoś, kto przyjedzie na ten punkt widokowy, będzie patrzył, przy okazji kupi kawę, skorzysta z toalety, tak jak mamy u pani Raczyńskiej, która w dużej mierze ktoś korzysta z plaży, jednocześnie pozwala, że korzysta z jej toalet, więc mamy tą sprawę jak gdyby ogarniętą. Ale tu się skupiam bardziej na tych szaletach. Szalet w Hartowcu, szalet w Rybnie w oparciu o tą rozbudowę kanalizacji. A jeżeli chodzi o tojtoje, to na masowe imprezy już będziemy w to wchodzić i będziemy zamawiać. Dziękuję. Bardzo proszę, pani sołtys. Ja chciałam zapytać odnośnie tych placów, o które miały być starania, jeśli chodzi o ten KIM, czy oni wystąpili o ten plac i kwestia tego drugiego placu naprzeciwko, czy my go dostaniemy, czy my go nie dostaniemy. To jest miejscowość Gralewostacja i jesteśmy cały czas na etapie rozmów z koleją. Pan dyrektor kolei do nas przyjeżdża i daj Boże, że dojdziemy do porozumienia i wreszcie podpiszemy porozumienie. Już państwu mówię, kiedy on będzie u mnie. Andrzej Wodarski, dyrektor Polskich Kolei Państwowej z Gdańska. My złożyliśmy wniosek na przejęcie wszystkich dworców. Dworca kolejowego w Hartowcu, dworca kolejowego w Jegli, dworca kolejowego w Rybnie, dworca kolejowego w Żabinach i dworca kolejowego w Gralewie Stacji na cele publiczne. KIM do tej pory nie określił się, więc dalej mój wniosek na przejęcie tego gruntu między KIM-em a torami na cele publiczne jest aktualny. Dalsze jakieś place to też jest wszystko u państwa kolejowe. I kolej geodezyjnie nie uporządkowała całego pasa, który biegnie przez teren naszej gminy. Jakbyście popatrzyli na mapy, to jest właściwie tylko taka biała plama, długi pas i nie jest uporządkowany, podzielony. Oni muszą to geodezyjnie wszystko powydzielać, żeby nam coś przekazać. Więc to jest proces. Pan Piotr Gugielewicz, który jest geodetą, doskonale wie, że takie podkłady geodezyjne, wyprowadzenie, ustalenie, to trwa. Z tym, że stanowisko nasze już jest oficjalne. Dworce kolejowe, u państwa ten plac między KIM-em a koleją i ewentualnie ten plac taki długi w Gralewie Stacji. Zobaczymy. Nie jestem do końca przekonany, czy byliśmy go wziąć, ale to rozpatrzymy. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi. Bardzo proszę. Proszę bardzo, pan sołtys Kopaniarzy. Ja mam taką prośbę do wójta, jako sołtys, żeby zmienił ustawę z tym, którym się
żeby sołtysom dać trochę lepszą rynkę, żeby mogli kupować. Nie tylko w Mirażu była ten fundusz. Bo sołtysi na rynkę, że oni nie są złożeni, ani nikt nie wie, kto szukali. Bo każdy sołtys patrzy, żeby taki kupić, a ci co zrobić. Dobrze. Dziękuję. Bardzo proszę, pan wójt. Panie sołtysie, ja wiem, to, panie sołtysie, pan... Panie sołtysie, to są... Sołtysi, jak i gmina się uczy wydawać fundusz sołecki. My raczkujemy. Tylko my tu dysponujemy pieniędzmi publicznymi i są określone zasady wydawania pieniędzy publicznych, przejrzystość, jasność i tak dalej, już racjonalność, oszczędność. Ułatwieniem na pewno będzie to, że wydamy legitymacje sołeckie i powoli będziemy ten gorset rozluźniać, panie sołtysie. Pan akurat rewelacyjnie sobie z tym daje. Zorganizował pan właściwie wszystko, dopilnował zakupy, pan wszystko negocjował i u pana to jest wzór konspekt, jeżeli chodzi o fundusz sołecki. Dziękuję panu wójtowi. Bardzo proszę. Pani sołtys. Pani... Chciałam spytać odnośnie tego przewoźnika, który przewozi ludzi z Działdowa. Bodajże to jest Samborowa jakiś tam przewoźnik. Ostatnio miałam telefon, żeby spytać mieszkańców, jak to się odnosi, ile ludzi jeździ. No ja nie potrafię tego powiedzieć, ile ludzi jeździ, bo raz jeździ więcej, raz jeździ mniej. I teraz kierowca podobno któremuś z pasażerów powiedział, że on ostatni raz zajeżdża pod przystanek Gralewo stacja, bo nie będzie. Ja zgłosiłam to do tej pani, która do mnie dzwoniła, że absolutnie, no jesteśmy i tak wyłączeni, tak jakby od życia, bo tak, pociągów coraz mniej. Jeszcze teraz to niech nam zabiorą, to ludzie w ogóle nie będą mieli środków lokomocji. No nie każdy ma samochód, nie każdy ma prawo jazdy i nie każdy może sobie się poruszać, kiedy chce. Więc myślę, że taki przewoźnik jest nam bardzo potrzebny. A w ogóle się bulwersuje, że on musi zakręcić, że on musi wyjeżdżać. W ogóle z tym przystankiem to dla mnie też jest paranoja na tym zakręcie. To jest jedna rzecz, która mi się też nie podoba. I myślę, że nie tylko mnie, bo na samym zakręcie praktycznie on musi wjeżdżać w wolną drogę, żeby wykręcić z powrotem, kiedy całe życie, odkąd pamiętam, przystanek był naprzeciwko stacji. Piękny zakręt jest, mógłby zawrócić, nie byłoby problemów. W tej chwili jest to tak, jak... No i teraz jeszcze niech nam zabiorą, to już w ogóle będziemy wyłączeni. Nie dosyć, że jesteśmy w ogóle, uważam, na szarym końcu ze wszystkim, bo tereny nie nasze, to nie nasze, wszystko jest nie nasze i nic nie możemy robić. Także mamy związane ręce, jeśli chodzi nawet o ten fundusz, to co my możemy? Gdzie my możemy to? Jak my nie mamy gdzie? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pan wójt. Znany mi jest problem. No już tak, pani sołtys, pamiętamy o pani wsi, chociażby za 128 tysięcy ta kanalizacja, która te trzy budynki będą... Tylko jedna osoba mówi. Ta chociażby ta kanalizacja, czy zatoczka, przystanek. Znowu mamy sytuację za Staną. Do tej pory przez tą miejscowość jechał ten bus od Galewa wsi, przejeżdżał przez przejazd tam koło dawnej pani sołtys, zjeżdżał do Galewa stacji, jechał przez drugi przejazd i przejeżdżał. Przewoźnik teraz, z racji tego, że ten przejazd jest nieczynny, został zamknięty, nie ma kładki i żeśmy jako społeczność nie dopilnowali tego projektu, doprowadziliśmy do tego, jako społeczność, do odcięcia tej miejscowości od tras, którymi naturalnie będą jeździć te busiki, bo one będą jeździć przez Galewo stację od razu do Turzy. Tam jest problem, że nie dopilnowaliśmy, że nie ma kładki, a przewoźnikowi się nie kalkuluje jechać za waszą miejscowość pod wiaduktem, wrócić i jeszcze raz objechać. My ze swojej strony wyraziliśmy opinię, bo nas się pyta tylko o opinię gminę, czy się zgadzamy na jaki obieg tej trasy, więc my zaznaczyliśmy, że musi się w Gralewie stacji zatrzymać.
z tym, że decyzję wydaje starosta, a przewoźnik prowadzi kalkulację ekonomiczną i on może zrezygnować z tego, więc tu też mamy ręce związane. Tu błędem i grzechem pierwotnym było to, że żeśmy nie dopilnowali w swoim czasie, zamykając ten przejazd, kładki dla osób, żeby mogły przejść i z drugiej strony by był przystanek autobusowy, byśmy mieli sytuację rozwiązaną. Na dzisiaj kolej w ogóle nie podejmuje tematów w tej dziedzinie. Mówi w ten sposób, był czas uzgodnień, czas decyzji strategicznych, tu a propos strategii gminy, podpisaliście i nie ma odwrotu. A rzeczywiście ta kolej jest no, przegrodą. Ja się też obawiam, bo tam ludzie idą pieszo przez te tory, ruch jest duży. Na dzisiaj jest sytuacja patowa. Dziękuję panu wójtowi. Bardzo proszę pan Meller. Szanowni Państwo, tak na koniec sobie troszeczkę pozwolę na małą dygresję, bo widzę, że nie ma już po prostu więcej pytań. Panie wójcie, ja się cieszę, że wrócił panu uśmiech na twarzy, bo to jest zwiastunem czegoś dobrego, bo odnoszę wrażenie, że chwilę wstecz to pan był w lekkiej konsternacji. Nawet wychodził pan z założenia, że zwięzłość słowa rodzi szerokość myśli. Myślę, że mamy to już za sobą, idziemy do przodu. A tak na marginesie, szanowni państwo, nie wiem, czy wiecie, może wiecie, część nie wie, ale trwa taki plebiscyt. Powiem to, co powiedziałem wczoraj na zakończenie posiedzenia Komisji Stałej. Plebiscyt na najpopularniejszego samorządowca w naszym powiecie, też i wójta. Zostało nam jeszcze 2 dni, bo to trwa do 22. Także zachęcam kolega na kolegę, żeby głosować. Jeżeli chodzi o radnych, jesteśmy w czołówce, bo na 15 jest nas 8, którzy jesteśmy w czołówce, tak? Na 15 mamy 8. No i to chyba tyle. Jeszcze pozwolę sobie zakończyć też takim powiedzeniem, że tak jak to, co powiedziałem wczoraj, no niestety, ale trudności trzeba pokonywać, a o sukcesach meldować. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, czy są jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Szanowni Państwo, dzisiejsze obrady sesji dobiegły końca. Dziękuję wszystkim za uwagę, za pracę i zamykam dzisiejsze obrady sesji.